Ile zapłacisz za 3 kg i 50 gram jabłek? Jabłka kosztują 2,80 i 80 setnych złotych za kilogram. Natomiast waga tych jabłek jest jaka? Kilogramy są i gramy. Więc tak, kilogramy to już są, natomiast gramy trzeba zamienić. 50 gram musimy zamienić na kilogramy, ponieważ cena jest w kilogramach. No i teraz 50 gram, ile to jest kilogramów? Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że 1 kilogram ma w sobie 1000 gram, więc jeden malutki gram to będzie 1/1000, trzy cyfry po przecinku w ułamku dziesiętnym. Tak, bo 1000 ma 3 zera, więc tutaj trzy cyfry muszą być po przecinku. I teraz skoro 1 gram to jest 1/1000 kilograma, to 50 gram to ile będzie? Również tysięcznych, czyli trzy cyfry muszą być po przecinku. 50 wskakuje na koniec. No i musimy z przodu dopisać brakujące zera i przecinek, bo musi być 50 tysięcznych kilograma. No i teraz co? Było 3 kilogramy, dodamy jeszcze 50 tysięcznych kilograma. To ile wyjdzie? 3 całe plus 0 całych to mamy 3 całe i 50 tysięcznych kilograma. Ale przypominam, że do mnożenia, do obliczeń 0, które jest na końcu po przecinku, możemy pominąć. I ja też tak zrobię. Więc teraz tylko 3,5 pomnożę przez cenę jabłek, ponieważ tu mam kilogramy i cena jabłek też jest za kilogram. Więc pomnożę przez 2,80. No i tutaj liczba 2,80 również ma 0 na końcu, więc do mnożenia pisemnego pominę to 0. No i teraz proponuję, żeby wszyscy działania pisemne wykonywali na kartce przy użyciu długopisu, a na koniec proszę sobie sprawdzić na kalkulatorze, czy wynik macie dobry. Proszę nie korzystać bezpośrednio z kalkulatora, bo później na sprawdzianie w ciągu roku szkolnego albo na sprawdzianie szóstoklasisty nie poradzicie sobie z mnożeniem pisemnym. Więc wykonujemy działania na kartce, następnie możemy sprawdzić, czy wynik jest dobry. No i teraz 3,05 razy 2,8. Proszę zobaczyć, że tutaj przy mnożeniu przecinek nie musi być pod przecinkiem, ale musi być ostatnia cyfra pod ostatnią cyfrą. I najlepiej cyfra, która ma więcej, liczba, która ma więcej cyfr, powinna być na górze, a ta, która ma mniej cyfr, na dole. No i w tej chwili przecinki w ogóle mnie nie interesują. Wykonuję mnożenie. 8 razy 5 od końca to jest 40. 0, 4 do góry. 8 razy 0 to jest 0 plus 4 to jest 4. 8 razy 3 to jest 24. 2 razy 5 to jest 10, czyli 0 na dół, 1 do góry. 2 razy 0 to jest 0 plus 1 to jest 1. 2 razy 3 to jest 6. Dodajemy te dwie liczby. 0 na końcu spisujemy. 4 plus 0 to jest 4. 4 plus 1 to jest 5. 2 plus 6 to jest 8. I sprawdzamy, w którym miejscu będzie nasz przecinek. Tutaj mamy jedną cyfrę po przecinku, drugą i trzecią. Jedna, druga i trzecia, więc po ósemce będzie przecinek. No i teraz wyszło nam 8,54 zł. Czyli możemy odpowiedzieć, zapłacę 8,54 zł. Albo 8 zł 54 grosze. Dziękuję.